RSV to syncytialny wirus oddechowy, który odpowiedzialny jest za infekcję osób w każdym wieku. Jest powszechnie występującym wirusem. Komórkami docelowymi dla wirusa RS są komórki nabłonka układu oddechowego człowieka. U osób dorosłych RSV powoduje najczęściej objawy przeziębienia. Jest to jednak wirus szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci oraz osób starszych. W tych grupach RSV odpowiedzialny jest za rozwój niebezpiecznej infekcji dolnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenia oskrzelików. RSV jest wirusem RNA. Wirus został opisany po raz pierwszy w 1956 roku. Jest to najczęstszy patogen wywołujący zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc u dzieci do drugiego roku życia. Do zakażenia RSV dochodzi najczęściej drogą kontaktową, szczególnie przez kontakt z wydzielinami wydalinami. Najczęściej infekcję powoduje kontakt pośredni, na przykład za pomocą zainfekowanych przedmiotów, na przykład zabawek w żłobkach, masek nebulizatorów, klamek czy dłoni. Rzadziej wirus przenosi się przez kontakt bezpośredni, na przykład kiedy całujemy małe dziecko obręb twarzy. Do zakażeń dochodzi również drogą kropelkową, na przykład podczas kichania. Do infekcji RSV dochodzi najczęściej u dzieci między 6 tygodniem a 6 miesiącem życia. Do drugiego roku życia aż 90% dzieci ulega zakażeniu tym wirusem, przy czym połowa z nich ma objawy z dolnych dróg oddechowych. Szacuje się, że w grupie dzieci do 5 roku życia około 10-20% przypadków dochodzi do wtórnego zakażenia. U dzieci do 3 roku życia odsetek ten sięga nawet 70%. Do ponownego zakażenia dochodzi najczęściej u dzieci uczęszczających do żłobka lub dzieci hospitalizowanych, które wcześniej nie były zainfekowane wirusem RSV. Zachorowania w naszej strefie klimatycznej przypadają najczęściej od listopada do kwietnia, a szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe. Czynnikami ryzyka infekcji u dzieci są m.in. niska masa urodzeniowa, szczególnie poniżej 2400 g, atopia, niekarmienie mlekiem kobiecym lub karmienie do 4 miesiąca życia, posiadanie licznego rodzeństwa, a także przebywanie w skupiskach, np. żłobka czy przedszkola. Do innych czynników zaliczane jest również narażenie na dym tytoniowy, a także złe warunki socjalne. Okres wylęgania się wirusa trwa najczęściej od 3 do 5 dni, a okres zakaźności trwać może nawet do 21 dni. Małoobjawowa postać zakażenia górnych dróg oddechowych może przebiegać z katarem, sennością, pogorszeniem apetytu. Nieżyt górnych dróg oddechowych może przybierać również ostrzejszą postać i objawiać się gorączką i silnym kaszlem. Wraz z rozwojem infekcji dochodzi do zajęcia dolnych dróg oddechowych. W badaniu osłuchowym pojawiają się liczne zmiany pod postacią świstów, wydechowych, furczeń i trzeszczeń. Objawy zapalenia oskrzelików utrzymują się średnio przez 12 dni, jednak mogą utrzymywać się nawet przez 4 tygodnie. W ciężkiej postaci infekcji dolnych dróg oddechowych oraz zapalenia oskrzelików dominuje duszność
głównie podczas wydechu. Pojawia się niedotlenienie z sinicą, tachykardia, czyli zwiększenie liczby uderzeń serca na minutę, która może przebiegać z zaburzeniami rytmu serca. Pojawia się również zwiększona liczba oddechów na minutę, a oddech przebiega z zaangażowaniem dodatkowych mięśni oddechowych, ruszaniem skrzydełek nosa, a także zaciąganiem obszaru międzyżebrowego. Pojawia się również zwiększona liczba oddechów z zaangażowaniem do pracy dodatkowych mięśni oddechowych. Ta praca objawia się zaciąganiem okolicy międzyżebrzy, pracą skrzydełek nosa, a także pracą mięśni brzucha. W przebiegu infekcji pojawiać może się również kaszel krtaniowy spowodowany przez rozprzestrzeniający się stan zapalny, w przebiegu którego może występować zagrażająca życiu duszność. RSV jest najczęstszym czynnikiem wywołującym ostrą infekcję dolnych dróg oddechowych, jakim jest zapalenie skrzelików. Proces zapalny bardzo szybko rozprzestrzenia się na dolne drogi oddechowe. Szczególnie narażone są drobne oskrzeliki, płucne. W następstwie rozwijającego się stanu zapalnego dochodzi do reakcji skurczowej oskrzelni oraz obumierania komórek nabłonka. Zniszczone komórki nabłonka wydzielają dużą ilość śluzu, który blokuje światło oskrzelików. Czop śluzowy uniemożliwia przepływ powietrza, co powoduje u dzieci i osób starszych duszność. Rodzic może słyszeć u dziecka świsty, furczenia dobiegające z klatki piersiowej dziecka. Wskazaniem do hospitalizacji u dzieci w przebiegu zapalenia oskrzelników jest występowanie bezdechów, częstość oddechów powyżej 60 na minutę, wysycenie krwi tlenem poniżej 92%. Innymi wskazaniami będzie również wiek poniżej 12 miesiąca życia, zwłaszcza poniżej 3 miesiąca życia. Do innych wskazań należą również trudności w pojeniu, karmieniu, choroby współistniejące, a także wcześniactwo, szczególnie urodzenie przed 32 tygodniem ciąży, a także złe warunki socjalno-bytowe rodziny. Postępowanie w łagodnym przebiegu choroby polega przede wszystkim na wyrównywaniu niedoborów tlenu w organizmie i ogranicza się do leczenia objawowego, przede wszystkim do odsysania nadmiaru śluzu z dróg oddechowych oraz nieinwazyjne metody wspomagania oddychania, np. tlenoterapię czy nebulizację. Do grup ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia RSV, w tym niewydolności oddechowej, zaliczane są wcześniaki, niemowlęta i dzieci z wrodzoną wadą serca, przewlekłą chorobą płuc, np. mukowiscydozą, a także osoby z zaburzeniami odporności i osoby powyżej 65 roku życia. Ponadto w czasie zakażenia wirusem RS na skutek zniszczenia urzęsionego nabłonka górnych i dolnych dróg oddechowych może dochodzić do nadkażeń bakteryjnych. Innym częstym powikłaniem towarzyszącym zapaleniu oskrzelików jest ostre zapalenie ucha środkowego. Do podstawowych działań profilaktycznych zakażenia wirusem RS należą zasady higieny, mycie i dezynfekcja dłoni, stosowanie masek ochronnych przez osoby z objawami infekcji, niecałowanie noworodków u dzieci poniżej 3 miesiąca życia, ale także poniżej 1 roku życia, obręb twarzy, szczególnie oczy, nos,
tłuste. Ważne w profilaktyce zakażeń wirusem RS będzie również baczne obserwowanie noworodków, niemowląt w przypadku, jeżeli w gospodarstwie domowym przebywa osoba w przeziębieniu. Badania wskazują również na ochronne działanie mleka kobiecego. Stąd zaleca się karmienie naturalne niemowląt w profilaktyce zakażeń wirusem RSV. Najbardziej optymalną formą profilaktyki przeciwko zakażeniu wirusem RS byłaby profilaktyka czynna. Prace nad przygotowaniem szczepionki trwają od lat 50. XX wieku. Jednak dopiero ostatnie lata stanowią przełom w pracach nad jej powstaniem. Szczepionki możemy spodziewać się wkrótce, ponieważ trwają badania trzeciej fazy nad jej wprowadzeniem. Z uwagi na dotychczasowy brak profilaktyki czynnej oraz skutecznego leku przeciwwirusowego, zastosowanie znalazła profilaktyka bierna, czyli podawanie gotowych przeciwciał. Profilaktyka bierna odbywa się poprzez podawanie w formie iniekcji domięśniowej ludzkiej immunoglobuliny, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego, palivizumabu.